To jest Box jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bino Poland. Jesteśmy z Kamilem Młodzińskim tuż po wygranej. Jak się czujesz? Kurczę, obolały, ręka chyba kość pęknięta, ale trudno, taki jest sport, to jest wpisane w rachubę, więc tak wyszło, a czuję się dobrze, bo wygrany. Niestety Kuba musi być wygrany. Czuję się dobrze. Był taki moment w pierwszej rundzie, że czułeś, że możesz to skończyć przed czasem? Nie, do każdego przeciwnika wchodzę tak samo, bardzo skoncentrowany. Udało się tam Kubę raz przewrócić, nie podpalałem się. I tak wyszło, jak wyszło. Jakie teraz plany po tej walce? Masz kogoś na oku? Zdecydowanie muszę odpocząć, jak było widać. Troszeczkę w piątej rundzie brakło mi gazu. Niestety to jest chyba spowodowane przetrenowanie. Czwarta walka w roku. Ja jestem bardzo ambitny, trenuję cały czas, nie mam odpoczynku. Było widać, że jednak kurczę, tego gazu mi trochę brakowało w tym. Ze względu tylko i wyłącznie na to, że jestem przetrenowany. Jak dużo tego odpoczynku potrzebujesz teraz? Kurczę, no na pewno do końca roku, ten cały miesiąc nic nie będę robił, będę jadł czekolady. Mateusz dał Ci tutaj walkę, trochę na odbudowanie po przegranych. Powiedz, jaki jest plan na przyszły rok? Chcesz wrócić? Chcesz się zrewanżować komuś? Kurczę, wiadomo. Bardzo na wstępie chciałem bardzo podziękować panu Mateuszowi za szansę, za możliwość zaboksowania po raz kolejny w Radomiu. Cieszę się, że po raz kolejny wygrałem w Radomiu. A jakie plany? To już myślę, że pytanie do pana Mateusza. W każdym razie jestem taki, że jak widzicie, ja te walki biorę jedną za drugą. Nie ma kalkulowania, czy lepszy, czy gorszy przeciwnik. Ja po prostu się przygotowuję, walczę i tyle. Czujesz, że masz jeszcze jakieś zapasy, żeby się rozwijać dalej? Kurczę, no na pewno, ja mam 29 lat, 30 lat mi idzie. Zaradzę wam tajemnicę, w przyszłym roku biorę ślub, więc na pewno tam będę niedostępny przez chwilę. Natomiast kurczę, no chciałbym jeszcze poboksować troszkę, chyba że z boku wygląda to coraz gorzej, no to wtedy się zastanowię nad tym. To już musicie wy ocenić. Natomiast ja się czuję dobrze. Poza dzisiejszą końcówką walki, bo tak jak mówię, czułem się lekko przetrenowany. Już troszeczkę mam już za dużo tego boksu w tym roku, więc będę musiał odpocząć. No dobra, to super. Powiedz mi tylko jeszcze, czy zostajesz na dalszą część? Ty jesteś fanem boksu? Zostajesz zazwyczaj? Oczywiście, że zostaję. Mam tu swoich kolegów, którzy boksują. Jestem bardzo ciekawy walk. Między innymi Patryka, walkę wieczoru. Będzie miał bardzo ciężką walkę. Trzymam bardzo mocno kciuki za niego. Ale bacznie i bardzo będę oglądał inne walki, bo jestem naprawdę ciekawy, jak one się potoczą. Chciałbym jeszcze pozdrowić Woska i Kotleta. Pozdrawiam serdecznie. To jest boks, wspiera firma Nikko Sport Polska. Producent rękawic i akcesoriów do treningów sportów walki.